Kutka nie woda, dziewczyna nie ludzie. Trzeba ją prowadzić, bo sama nie pójdzie. Właśnie na scenie występują ci nomłodsi artyści, chłopcy i dziewczęta zespołu Werlenta, Nadzieja Przyszłości. Mamy 56. sabałowe bajania w Bukowinie Taczańskiej. Właśnie my są po Łospoczęciu, barwnym korowodzie. Przejechaliśmy z pytacami, muzykantami, zespołami przez Bukowinę Taczańską i po maluczku sabałowe bajania łospoczynamy. Ale przed nami jeszcze 4 dni. Przyjeżdżajcie do nas, korzystajcie z tego, co tu się robi. A program bogaty. Patrzcie na www.sabalowebajania.pl, tam się wszystkiego dowiecie. A ja co? Pięknie was od serca pytam. Bajania w naszej Bukowinie. Przyjeżdżajcie, syczka, radość was nie minie. W 56. spotykamy się w Bukowinie na cudownym wydarzeniu Sabałowe Bajania. Małopolskie Centrum Kultury Soku od wielu, wielu lat jest partnerem tego wydarzenia, wspiera go merytorycznie, finansowo, organizując poszczególne szczeble dotarcia tutaj na Sabałowe, ponieważ trzeba Państwu wiedzieć, że jeżeli już tutaj ktoś dotarł, jakiś gawędziarz, instrumentalista, grupa śpiewacza, to znaczy, że są najlepsi z najlepszych wyłonieni w różnego rodzaju konkursach, na różnego rodzaju szczeblach. No cóż, pozostaje mi życzyć i Domu Ludowemu w Bukowinie i wszystkim uczestnikom, którzy zakwalifikowali się, żeby 56. Sabałowe Bajania skończyły się jak najlepszymi wynikami, żeby każdy wyjechał zadowolony, doceniony, dostrzeżony i bogato oceniony przez jury. Tego wszystkiego życzę, a Domu Ludowemu życzę dalszych sukcesów w rozwijaniu dziedzictwa niematerialnego Polski. Ważną częścią każdych sabałowych bajań jest kiermasz i wystawa sztuki ludowej. Tu na białej sali możecie podziwiać gorsety pięknie haftowane, pięknie zrobione stroje góralskie, a i torby skórzane. Możecie też uwidzieć pięknie zrobione skrzypce. A możecie też podziwiać rzeźby, ale nie ino w drzewie, ale w tym roku i ze skały. Co pięknego jest, co mamy? Oczywiście spinki góralskie, mamy łoposki. Co jest, to możecie przyjść i uwidzieć. A tu za ścianą na polu nasi twórcy ludowi oferują wam przepiękne rękodzieło, co se możecie ze sobą wziąć do chałupy. Góralska muzyka, która w tamtym roku otrzymała nagrodę honorową, honorowe wyróżnienie na konkursie literackim w Zakopanem. Dla mnie ma bardzo wielkie znaczenie, że została opublikowana, ponieważ te moje badania, które prowadziłem przez 15 lat,
że tak powiem, też ujrzały światło dzienne i też można będzie o nich poczytać tutaj w książce. Znajdziemy tutaj nuty góralskie, czyli melodie, znajdziemy również ich genezę, znajdziemy też elementy porównania, że ci muzykanci grali je, że tak powiem, każdy miał swój styl, bo co jest najważniejsze w muzyce góralskiej, że często, ilu mamy muzykantów, każdy ma swój charakter, bo to jest ważne, żeby mieć tą własną tożsamość, własny styl i, tak powiem, swoje interpretacji, które zresztą można zobaczyć po wielu muzykantach, którzy właśnie też w Domu Lodowym często występowali. Co się tyczy znaczenia, rangi tej książki w literaturze o muzyce ludowej Podhala, no to jest to wręcz przełomowe znaczenie. Uważam, że jest to książka, która stanowi taki milowy krok w badaniach czy nad refleksji nad muzyką góralską na Podhalu. Z wielu względów, no przede wszystkim dlatego, że dotychczasowe prace były pisane przez ludzi z zewnątrz, prawda, przez badaczy, kompozytorów, którzy tu przyjechali, tylko jakiś czas byli na Podhalu, no i zetknęli się z muzyką góralską, później coś na ten temat pisali, albo wydawali zbiory muzyki podhalańskiej. Natomiast praca pana Gocała jest pisana przez człowieka stąd, czyli górala, który nie tylko, że mieszka na Podhalu, ale też gra, jest otoczony muzyką góralską, gra w różnych kapelach, jest bardzo dobrym muzykantem.